jesteśmy bezpieczni. Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Alberto na dzień przed galą High League 3. Alberto, na początek pytanie, czy udało się sumiennie przygotować do tego pojedynku, bo widzieliśmy na dniu z tobą, że masz bardzo dużo obowiązków, w tym koncerty, które cały czas prowadzisz. Nic nie jest łatwe, ale wszystko, wiesz, jakby z głową i do celu, do brzegu. Przygotowałem się odpowiednio. Rywal nie wymaga dużo więcej, więc będziemy na dobrej drodze. No, dużo osób cię chwaliło. Widziałem wypowiedzi Anzora Żijewa czy Artura Szpilki, który mówi, że masz do tego talent, masz duże warunki fizyczne, tylko fajnie byłoby się w 100% na tym sfokusować, co na pewno nie jest łatwe. Nie jest łatwe, ale w odpowiednim momencie zakończyłem koncertowanie i skupiłem się na tym, co trzeba, tak? Na ten moment. Mhm. Czyli w związku z tym, że twoim sparring partnerem był Kasper Błoński, który wygrał z Marcinem Dubielem, wiesz, jak wyglądasz na jego tle, to na pewno ci pomaga w tym, jaki plan na swojego przeciwnika przygotować. Oczywiście. I Kasper Błoński, jestem tego pewien w 100%, jest dużo, dużo, dużo lepszy, bo jest cały czas w treningu, dużo lepszy od Marcina Dubiela. Zdecydowanie. Tutaj Marcin nie przeskoczy pewnych rzeczy po prostu. Trzeba czasu. A czy robiło na tobie wrażenie, że Marcin przygotowuje się do jej walki z Pawłem Tuburskim? W ogóle mi to nie robi wrażenia. Wiesz, w jednym klubie trenują i świrują pawiana, nie? Okej, okay, Alberto, powiedz mi, czy masz już przygotowaną piosenkę Disco Polo, wymyśloną już w głowie plan, czy raczej to śniadanie z Natsu, już wiesz, co będziecie jedli? Piosenki nie mam, nie będę miał, nie będę musiał, dziękuję, więc obejdzie się. A jeśli chodzi o śniadanie, to się jeszcze zastanowię. Okej. Okay. Czy będę chciał w ogóle to śniadanie? Okej, właśnie chciałem zapytać, czy to jest jakaś specjalna motywacja i czy to cię jeszcze dodatkowo mobilizuje do tej walki, że jest ten zakład, który trzeba po prostu wygrać? Nie, jakby jest to, mam większe wymagania, jeśli chodzi o kobiety, więc wtedy to by była może lepsza motywacja, jakby to by spełniało moje wymagania. A tak to, oczywiście nie urażając nikogo, bo każdy ma swój gust, nie, to kwestia gustu. No, a tak to wiesz, to zrobiliśmy tak, wiesz, sobie trochę dla beczki, a czy będzie to śniadanie, to nie wiem, jak będzie na pewno normalnie, kulturalnie. Okej. Okay. Marcin Dubiel, tak niedawno dowiedziałem się, że też korzysta z trenera mentalnego, podjął współpracę z trenerem mentalnym, aby ta głowa przed walką była na odpowiednim miejscu. Powiedz mi, czy tobie jest to potrzebne, bo dajesz takie wrażenie, że w ogóle ta walka cię jakoś w ogóle nie obciąża i że masz pełen luz. Jak to wygląda? No i to jest właśnie taka różnica między mną a nim. Ja wiesz, jakby zawsze sobie musiałem sam radzić z takimi rzeczami. On się pewnie bije dopiero tyle razy, ile się bije, nie wiem, w tych federacjach freakowych. Ja sobie sam układam głowę, nie potrzebuję żadnego mentora, kurwa, nie wiem, co to jest dla mnie. Jest po prostu jakiś, nie wiem, no, oznaka może jego słabości. Powiedz mi, co w jego oczach widziałeś, bo intensywne spojrzenia face to face, no i takie mocne, zacięte spojrzenie Marcina w twoją stronę. Widziałem niepokój, serce mu mocno biło, czułem to, wzdychał, bo już zdychał na sam wzrok. No co, widziałem to, co widziałem w jego oczach. No, chłopak nie jest pewny tego, chce dużo pokazać, chce pokazać się na pewno z jak najlepszej strony, taki Marcin, no, ale wiesz, no, musi liczyć na bardzo duże szczęście, żeby to mu się udało, także... Zobaczymy, no wchodzimy i będzie się działo. No, na pewno on nie będzie chciał dać tanio skóry, a ja mu tą skórę złoję. Nie? Czyli oglądałeś media trening Marcina? Nie zrobiło na to jej wrażenia? Wcale, w ogóle. Widzisz, różnica jest taka, że on się tam wystrzelał, a ja wcale nie miałem takiego zamiaru tam robić takich rzeczy. I taka jest nasza różnica klas. No tak, wiele nie chciałeś pokazać, to widać. Alberto, no to powiedz mi jeszcze w takim razie, kto stanie w twoim narożniku? Anzor, top trenerzy, czyli Anzor, Mansur i Adam Soldajew. Okej, powiedz mi jeszcze, jak będzie wyglądała taka chwila przed walką, czy łapiesz już z hotelu, idziesz na miasto, odpoczywasz, czy... Wiesz co, mam w planach dzisiaj zjeść, chwilę chyba odpocząć, bo cały czas na nogach stoję i jeszcze się nad morze przejść chyba, taką mam dzisiaj jeszcze opcję. A jutro i się wyspać, wiesz, jak już w normalnych godzinach. I tyle. Lecimy. Alberto, ładuj baterię, no i oczywiście powodzenia na twojej walce. Nie muszę dziękować, ale bardzo miło z twojej strony. Dzięki wielkie. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.